zapisem jednej doby w życiu Chrystusa. I na te kilkanaście, czy może nieco więcej godzin składających się na ten czas, ewangelista wskazuje na trzy główne wydarzenia, które miały wtedy miejsce. Pierwsze to obraz Chrystusa, który przychodzi uzdrawiać ludzi dotkniętych chorobami, czy to na ciele, czy na duchu. Tak było wtedy, kiedy zawitał do domu Piotra i Andrzeja i obdarzył łaską zdrowia teściową Szymona. Tak było tego dnia wieczorem, kiedy zapadło słońce, kiedy ustał upał i ludzie przynosili do Chrystusa wszystkich chorych. Chorych na ciele i na duszy. A Pan Jezus ich uzdrawia. I to jest to pierwsze wydarzenie składające się na ten szczególny czas opisany przez świętego Marka. Drugie. Rankiem bardzo wcześnie. Pan Jezus wychodzi samotnie, by się modlić. I dopiero po jakimś czasie zaczęto go szukać. Przychodzi święty Piotr, pozostali apostołowie i mówi: wszyscy cię szukają. I trzecie zdarzenie. Odpowiedź Pana Jezusa. Muszę iść do innych miejscowości. Muszę iść nauczać, głosić Ewangelię, bo na to przyszedłem. I właśnie ten zapis niejako kilkunastu czy nieco więcej godzin składający się na jedną dobę kończy się stwierdzeniem, iż Pan Jezus obchodził całą Galileę, całą tę północną część Palestyny, nauczając. Drodzy siostry, bracia, trzy wielkie, ważne wydarzenia składające się na opisany przez świętego Marka Jezusowy czas, Jezusową dobę. Przynoszenie ulgi w cierpieniach. Modlitwa do Ojca. Nauczanie. Gdybyśmy spojrzeli na to przez pryzmat dzisiejszych wydarzeń, pod wieloma względami nasze refleksje były bardzo smutne. Od prawie roku świat cały, w tym Polska, dotknięta jest plagą pandemii w wymiarze globalnym. I dokonało się coś, co nie wpisuje się w ogóle w tradycję chrześcijańskiej wiary w Europie. Wiemy dokładnie z opisów różnego rodzaju plag, zaraz, epidemii, czy to w dawnych, bardzo odległych wiekach, czy w średniowieczu, czy później. Kiedy całe społeczności były dotykane pandemią, ludzie tym bardziej gromadzili się na modlitwach i prosili Boga o łaskę ustąpienia zarazy. To jest także wpisane w tę naszą tradycyjną modlitwę, suplikację od powietrza, głodu, ognia i wojny. Od powietrza, czyli od powietrza morowego, od zarazy. A dzisiaj ma się wrażenie, że zaraza to jest tylko problem samych ludzi, znalezienia odpowiednich
procedur, szczepionek. Pan Bóg jest niepotrzebny. I paradoksalnie, zwłaszcza w wielu kościołach na Zachodzie, nawet w samym Rzymie, zamykane kościoły, msze święte odprawiane ukradkiem, jakby Pan Bóg był niepotrzebny. W tym czasie szczególnego doświadczenia. I na to nakłada się jeszcze jedna rzecz, o której nie możemy zapomnieć. Ta batalia, która toczyła się w ostatnich tygodniach o życie naszego rodaka w Plymouth, w Anglii, odłączonego od naturalnego odżywiania, skazanego na okrutną śmierć głodową w imię prawa. I w dodatku te głosy, które z taką agresją pojawiają się na ulicach naszych miast, domagające się zabijania dzieci nienarodzonych, mówiący nawet o konieczności eutanazji dzieci chorych, dotkniętych ciężką chorobą, bo przecież to, i tutaj cytuję jednego z polityków, to są karykatury człowieczeństwa. Modlitwa. Od wielu już wieków i dziesięcioleci ukazywana jako czas zmarnowany, bo można byłoby coś zrobić, coś wykonać, wytworzyć, a nasz człowiek zamiast czynić coś konkretnego, to oddaje się jakimś modłom do Boga. Marnowany czas bezsensowny. I głoszenie Ewangelii. Po co? W imię tolerancji? Dzisiaj każdy ma przecież swoją własną prawdę. Lepiej chować i usuwać z przestrzeni publicznej znaki chrześcijańskiej wiary, bo one mogłyby kogoś zaboleć, wprowadzić jakieś zakłopotanie. Czy nie wystarczy, że ktoś prywatnie wierzy w Boga i po prostu to jest jego czysto osobista sprawa? Możemy zapytać, dlaczego do tego dochodzi? Dlaczego to staje się coraz bardziej normą w Europie? Dlaczego także z tego powodu Polska jest tak często jeszcze atakowana? Odpowiedź na to, na te pytania, na też nasze wielkie niepokoje znajdujemy w ostatniej książce świętego Jana Pawła II Wielkiego, Pamięć i tożsamość. Ukazała się ona i została mu wręczona wtedy, kiedy po raz ostatni przebywał w poliklinice Gemelli i kiedy na skutek zabiegu tracheotomii stracił głos. Ale zostawił nam bardzo określony testament, jak mamy myśleć, jak postępować. Patrząc na wiele niepokojących znaków życia duchowego w Europie, mówił tak. Trzeba wrócić do chrystusowej przypowieści z Wieczernika, gdzie jest mowa o Chrystusie jako krzewie winnym i o latoroślach. Jeśli zostanie przerwana więź między krzewem winnym a owocami tego drzewa, krzewu winnego, to te owoce po prostu uschną. Muszą nieustannie być niejako karmione sokami płynącymi z krzewu winnego. I tak też się ma, gdy chodzi o życie chrześcijańskie. Jeżeli przerwiemy
życiodajną więź duchową z Chrystusem, to stajemy się duchowymi karłami, zapatrzonymi w siebie, w gruncie rzeczy pozbawionymi jakiejkolwiek nadziei, skazanymi tylko na to, żeby powiększać produkcję i nie myśleć nic o tym, żeby to bogactwo wiary, która w nas jest, mogło to bogactwo być udziałem innych przez nasze świadectwo. Kryzys Europy wynika właśnie z tego, pisze Jan Paweł II, że przecięto, i to od czasu oświecenia, od XVIII wieku, te życiodajne więzy z Chrystusem. I stąd ten kryzys duchowy. I stąd ta wielka duchowa choroba, która prowadzi do tego, że gardzi się życiem drugiego człowieka, zwłaszcza słabego, bezbronnego, chorego. Że nie ma już czasu na modlitwę i nie ma też wewnętrznej mocy, żeby z innymi dzielić się prawdą Ewangelii. Na tym tle, drodzy siostry i bracia, trzeba zrozumieć raz jeszcze aktualność wezwania, jakie na początku swojego pontyfikatu, podczas swojej publicznej pierwszej mszy świętej na placu świętego Piotra 22 października 1978 roku skierował do wszystkich, do całego świata nowy papież Jan Paweł II. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych, całego życia kulturowego. Otwórzcie te drzwi dla Chrystusa, dla dobra człowieka. Bo tylko Chrystus pozwoli człowiekowi zrozumieć zarówno własną godność, jak i godność i wartość życia drugiego człowieka. Bo tylko Chrystus swoją postawą pokazuje, jak bardzo ważna jest modlitwa zanoszona do Boga. Modlitwa błagalna, dziękczynna, uwielbienia, przepraszająca. To wszystko, co składa się na życie duchowe każdej i każdego z nas. Jak bardzo ważne jest też głoszenie światu Ewangelii. Przez nasz przykład życia, przez słowo, przez odwagę przyznania się do Chrystusa, przez przypomnienie, że fundamentem, jedynym prawdziwym fundamentem życia, czy to osobistego, czy społecznego i narodowego, jest wierność dekalogowi, a zwłaszcza przekazaniom miłości Boga i bliźniego. Drodzy siostry i bracia, to przesłanie płynące z dzisiejszej Ewangelii o Chrystusie, który jest lekarzem naszych ciał i dusz, który jest wzorem, jak ma wyglądać nasze odniesienie do Boga, który jest mistrzem i nauczycielem naszym w głoszeniu Ewangelii, to przesłanie jest zapewne realizowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. I mówię o tym z wielką i wdzięcznością, i radością, i poniekąd dumą. Bo jest modlitwa, chociażby ta zanoszona tradycyjnie tutaj co roku przez zarząd i przez pracowników i ich rodziny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Jest głoszenie Ewangelii,
chociażby poprzez świąteczny tramwaj, ale także te znaki papieskie wtedy, kiedy chcemy pamiętać o naszym wielkim rodaku, o naszym wielkim świętym Janie Pawle II Wielkim. Jest zatroskanie o zdrowie i to fizyczne i duchowe, które sprawia, że tworzy się prawdziwe dobro duchowe, dobro jednej wielkiej tramwajarskiej rodziny, budowane na solidarności, na poszanowaniu wzajemnym, na dumie, że się jest członkiem, pracownikiem właśnie tego przedsiębiorstwa. Dziękujemy Panu Bogu dzisiaj za tyle dobra, które się dzieje, za tyle pięknego świadectwa i zatroskania o innych. I modlimy się, aby to dobro, które jest, które tak głęboko wrosło w tradycję NPK w Krakowie, wzrastało, stało się naszym wspólnym dobrem, naszym bogactwem, którym z radością chcemy dzielić się z innymi.